Wróżki kojarzą nam się z ulubionymi bajkami, które w dzieciństwie oglądaliśmy bez umiaru. Tymczasem okazuje się, że wiara w te magiczne stworzenia nie należy wyłącznie do fikcji, a w niektórych mitologiach jak celtycka czy irlandzka faktycznie uważano, że istnieją one w rzeczywistości. Wróżki przedstawiano jako miniaturowe stworzonka o cudownych rudych włosach i lekko zielonkawej cerze, które jednak troszkę inaczej niż w bajkach lubiły sobie delikatnie wypić i kochały dary w postaci wysokoprocentowych napojów. Co więcej, choć znane z łagodnego dobrego usposobienia, istoty te potrafiły się naprawdę nieźle odegrać, jeśli zrobiłeś im jakąkolwiek krzywdę. Dziś przedstawiamy Wam zagadkowe nagranie pokazujące znalezisko ze Szkocji w postaci zmumifikowanego ciała prawdziwej wróżki. Czy jednak nie jest to tylko sprytnie stworzony plastikowy odpowiednik lub inna manipulacja? To niestety ciężko jest określić, choć z pewnością jeśli owy dziwny byt faktycznie okazałby się wróżką, wywołałoby to niemałą sensację wśród ludzi i na nowo ukazałoby, jak niezwykłe i pouczające są bajki, które w okresie dzieciństwa wychwalamy, by z czasem stwierdzić, że są one zbyt naiwne i zwyczajnie jesteśmy zbyt dorośli, by oglądać lub czytać takie głupoty.